Jeszcze raz Was witam w drugiej części naszego uroczystego sobotniego nabożeństwa, miłe siostry i bracia. Chcemy jeszcze przez chwilę tutaj pozostać pod wpływem Słowa Bożego. I chciałbym Was zapytać, bo śpiewaliśmy taką pieśń, która ma słowa opowiedz mi o Jezusie, nie? Powiedzcie mi, czy ktoś kiedykolwiek do Was zwrócił się z taką prośbą? Czy ktoś kiedyś do Was powiedział opowiedz mi o Jezusie? Czy coś się takiego w Waszym życiu już stało? Bo ta nasza pieśń mówi, że są tacy ludzie, którzy zwracają się do drugich ludzi, opowiedz mi o Jezusie, wpisz każde słowo w serce me, tak? Mów o tej wieści kosztownej, co w lepszy świat wznosi mnie, nie? Dlaczego, jak myślicie, ludzie nie przychodzą do nas z takimi pytaniami? Za dobrze się mają? Oj, to byś się zdziwiła, jak ludzie się mają źle. Albo znają odpowiedź? Może tak być, że nie wiedzą, kogo zapytać. Nie? Może tak być, że na przykład mają jakieś pytania, chcieliby się coś dowiedzieć, ale nie wiedzą, kogo by tu zapytać. Gdzie tu znaleźć kogoś? No pójdą do księdza, no on im tam coś powie, ale to jest dla nich mało na przykład, nie? Albo pójdą jeszcze do innego jakiegoś człowieka, który jest duchownym, jak to się mówi u mnie, ale też ich to może nie zadowoli i nie wiedzą tak naprawdę, kogo by tu spytać, tak? I dlatego się nie pytają nikogo innego więcej, nie? Bo nie wiedzą, kogo by się można było spytać. Czy na przykład taki człowiek przeciętny w ogóle może pomyśleć, że drugiego przeciętnego człowieka warto by się było zapytać o Jezusie? Jak myślicie? Czy to jest tak w świadomości ludzi, że ludzie generalnie tak mają taką świadomość, że o Jezusie to może też powiedzieć im zwykły człowiek, nie musi być zambony. Jak myślicie? Mają taką świadomość czy nie? Raczej chyba nie, prawda? Raczej się spodziewałem od duchownych, tak? W kościele albo gdzieś, nie? I dlatego nie wiedzą, tak? Dlatego nie wiedzą jak. I powiem wam, że z tego powodu ludzie mają ogromne problemy. Bo ty powiedziałeś, że dobrze się mają. To prawda, wielu ludzi ma się bardzo dobrze, ale czasami w tym dobrobycie wyglądają na szczęśliwych na zewnątrz, ale w środku to jest straszna nędza. I nieraz ktoś jest bardzo bogaty, ma, można by powiedzieć, wszystko, on kończy swoje życie. To jest straszne, nie? Dlaczego to robi? Czegoż mu jeszcze brakowało? Gwiazdki z nieba jeszcze mu brakowało. Miał wszystko, nie? Ale brakowało mu czegoś, co pozwoliłoby mu przeżyć jeszcze jeden dzień. Zabrakło, już nie było. Co mogę wyobrazić tylko, co to musi być za beznadzieja, kiedy decyduje się ktoś na coś takiego, to musi być totalna beznadzieja. Nic. Nie widzi dnia przed sobą. No i właśnie dlatego, że być może nie wiedzą, że można zapytać drugiego człowieka, nie pytają się, nie przychodzą do nas i nie mówią opowiedz nam. Ale gdyby tak przyszli do nas, co byście powiedzieli im o Jezusie? Tak po prostu przychodzi do ciebie człowiek i mówi ci, powiedz mi o Jezusie. Co mu powiesz? Co on dokonał w moim życiu. Co dokonał w twoim życiu? Piękna rzecz. Kim jest dla ciebie? Jezus cię kocha. Fantastyczne rzeczy. Ja nie spodziewałem się, że tak powiecie. Prawdziwy jaki to jest? No wiem, ale jaki to jest? Z Pisma. A na przykład jak Pan Jezus był na ziemi i ludzie pytali się Go o Boga, to jak On im mówił o Bogu? Którą księgę im cytował? Czytaliśmy taki tekst, że to jest życie wieczne. Przepraszam, czytaliśmy taki tekst, który mówi o tym, że nie, że na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali, ale że On nas umiłował i wydał samego siebie. A Pan Jezus w Ewangelii Jana w 17 rozdziale powiedział tak.
To powiedziawszy, Jezus, a podniosłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie, jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest żywot wieczny, to znany tekst, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest żywot wieczny. W jakim kraju Pan Jezus powiedział te słowa? Co to był za kraj? Skandynawski zaświadczony? Bo dzisiaj tak na lekcji wspomnieliśmy o skandynawskich zaświadczonych krajach. Czy to był taki kraj? W jakim kraju Pan Jezus powiedział, że żywot wieczny to jest to, że poznają Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga i Jezusa, którego posłałeś? W jakim to było kraju? Na wskroś przepełnionym jakoby religią. Mówię jakoby, bo właśnie my religię możemy nawet kojarzyć pozytywnie, co nie zawsze jest dobre. Bo powiem wam, że słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że duch Chrystusa jest przeciwko duchowi każdej religii. To może to być prawda? To aż strach mówić tu z tego miejsca, bo mnie już tu więcej nie puszczą, ale to nawet może lepiej dla słuchających, bo przyjdzie ktoś lepszy. Ale Pan Jezus, Jego duch jest zupełnie inny i wtedy był zupełnie inny niż wszystko to, co otaczało ludzi, niż to wszystko, czego się dowiadywali. To jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Pan Jezus uwielbił Ojca, dokonując pewnego dzieła. Co to było za dzieło? Czego dokonał Pan Jezus, bo jeszcze nie było krzyża, prawda, bo to jest przed krzyżem. A On mówił, że On zrobił coś i przez to uwielbił Ojca. Co zrobił Pan Jezus takiego? Powiedzcie. Pokazał Ojca, tak? Wtedy na górze przemienienia. O to Ci chodzi? Nie. A nie, to w jaki sposób? Tak, tak. Ludzie w tamtym czasie przez przywódców religijnych, tacy prości, zwykli ludzie, byli bardzo źle traktowani, jak wiemy. I wmawiano im, że Bóg się na nich gniewa i dlatego chorują na przykład tak, że Bóg się na nich gniewa i dlatego są w nędzy, że Bóg się na nich gniewa, bo robią to, Bóg się na nich gniewa, bo robią tamto. Po prostu cokolwiek nie zrobisz, Bóg się od razu na ciebie gniewa, tak? I tak uczono tych ludzi. I ludzie naprawdę tak myśleli, że Bóg się gniewa na nich w każdej najdrobniejszej rzeczy, wielkiej, małej, jaka by już tam nie była. Cokolwiek by nie zrobili, nie powiedzieli, albo zrobili i powiedzieli, zawsze się na nich gniewa, tak? I ci ludzie tak żyli i sami siebie już uważali za przeklęty motłoch. Apostoł Piotr, kiedy Pan Jezus dokonał tego cudu z tymi rybami, kiedy złowili tyle, że te łodzie nie mogły pomieścić, to powiedział Panu Jezusowi: Panie, odstąp ode mnie, bo jestem grzesznikiem. Ty jesteś święty, bo jakbyś nie był święty, nie możesz takich cudów robić, ale ja jestem grzesznikiem i ty nie możesz być przy mnie, bo nie możesz kontaktować się z grzesznymi ludźmi. Przecież faryzeusze mijają mnie na mile, żeby się przypadkiem do mnie nie zbliżyć, bo by się zanieczyścili. Jak mogliby potem święte dzieło swoje odprawiać w świątyni, gdyby się zetknęli ze mną? Byłem w Jerozolimie 2 razy, to tam tak jest, że jak idą ci ortodoksyjni Żydzi pod mur płaczu, bo to już świątyni nie ma, to właśnie oni się tak przeciskają przy samym murze, żeby się nie dotknąć, szczególnie kobiety, a już w ogóle najlepiej nikogo, jak idą tam modlić się i tak dalej. Także Piotr tak właśnie myślał sobie o Chrystusie, tak? I w taki sposób przez całe wieki, od samego początku, kiedy diabeł przyszedł do Ewy i powiedział jej: słuchaj, Bóg nie jest taki miły, jak to mi się wydaje. On żąda tylko tego, żebyście mu byli poddani. Macie wykonywać wszystko, co On mówi. Ogranicza was, zabrania wam wielu rzeczy.
On wcale taki miły nie jest, jakby się to wydawało na pierwszy rzut oka. Ty też masz jakąś wartość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I cały czas od tego momentu, zresztą zaczął to już w niebie, kiedy aniołów zbuntował, od tego momentu diabeł przedstawia Boga w złym świetle. W okropnie złym świetle. Nasza lekcja zawiera taki cytat. Jeżeli mąż jest szorstki, nieokrzesany, porywczy, egoistyczny, surowy i władczy, to niech nie ośmiela się twierdzić, że mąż jest głową żony i że musi ona mu być podległa we wszystkim, bo nie należy on do Pana i nie jest mężem w pełni tego słowa znaczeniu. Jeżeli mąż jest szorstki, nieokrzesany, porywczy, egoistyczny i surowy i władczy, jak myślicie, jakiego Boga ludzie widzą w świecie? Jakiego im się przedstawia Boga? I każe się wierzyć, że należy mu być poddanym, bo to jest Bóg. Jak to ktoś kiedyś powiedział, że Bóg cię tak bardzo kocha, że zrobił piekło, żeby cię całe tam życie męczyć za to, że ty go nie kochasz. To straszne, tak? Ale tak się naucza ludzi o Bogu. Że Bóg jest taki właśnie. Prawda? Niesamowita rzecz. Coś nieprawdopodobnego. Słyszałem taką historię, że był jeden człowiek u fryzjera, nasz taki kaznodzieja z Ameryki, i rozmawiał z pewną kobietą, która go strzygła, tą fryzjerką. I tak jakoś tam co robi ten, nie? I on nie wiedział, jak to jej powiedzieć, że jest kaznodzieją, bo tam trochę z tego ateizmu dużo w tej Ameryce. Ale jakoś tak zeszło, no to i ona się go pytała i on powiedział coś tam o tym, że tam, no, tam głosi jakieś rzeczy. A ona powiedziała, że ona jest ateistką, nie? Że ona nie wierzy w Boga, bo ona jest bardziej moralna niż Bóg. Dlatego ona nie może w Niego wierzyć. Co możecie wyobrazić? Skąd to wymyśliła, powiedzcie mi? Tak rano się obudziła i wymyśliła, że jest bardziej moralna od Boga? Czy przypadkiem nie nauczono jej tego, że Bóg jest tak straszny, tak okropny? Zły obraz Boga miała, prawda? Ktoś ją tego nauczył. Ktoś jej ten zły obraz przedstawił. Bo każdy z nas czegoś się uczy. Ja jak byłem katolikiem, to też żyłem w przerażeniu przed Bogiem. Powiem wam szczerze, osobiście byłem oczywiście dziadem strasznym i to przerażenie nawet nie ustrzegło mnie przed rozmaitymi złymi rzeczami, ale mimo wszystko żyłem w pewnym przerażeniu przed Bogiem, przed sądem, przed piekłem, przed tymi mękami wszystkimi, tak? To przeraża ludzi, tak? I ona powiedziała, że ona nie może wierzyć w Boga, bo ona jest bardziej moralna. A on jej, wiecie co powiedział? Że w tym kontekście to Bóg też jest ateistą, bo on też nie wierzy w takiego, jakiego przedstawiają. Tak, no bo taka jest prawda. Marcin Luther, znane słowo wam przypomnę, tylko niektóre rzeczy, bo nic nowego nie wymyślę. Ale Marcin Luther powiedział takie słowa okrutnego, nieprzejednanego. Takiego właśnie wyobrażałem sobie Boga. Boga, który nieustannie nas karze w tym życiu, skazuje nas na potępienie. Ale byłem w błędzie. Ci, którzy wyobrażają sobie Boga jako kogoś surowego, wymagającego, nie znają Go wcale. Zamiast Boga patrzą na zasłonę, która zakrywa Jego oblicze. Jeśli wierzymy, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, wówczas mamy przed sobą Boga miłości. A widzieć Boga w wierze, to patrzeć na Jego miłujące serce. Dlaczego Marcin Luther to powiedział? Dlaczego takich słów użył? Czemu w ogóle to padło z jego ust? Właśnie dlatego, że wcześniej mówiło się o Bogu, że jest szorstki, nieokrzesany, porywczy, egoistyczny, surowy i władczy. To dlatego on właśnie to powiedział. A nie dużo brakowało, żeby się był i zabił Marcin Luther, ponieważ bał się tego strasznego, okropnego Boga. Prawda? Wiecie, że w dzisiejszym świecie na masową skalę, można by powiedzieć, w pewnym sensie, odbywa się kradzież tożsamości. Słyszeliście o tym, nie? Że można ukraść czyjąś tożsamość, podszyć się pod kogoś, ogołocić jego konto bankowe, zniszczyć jego opinię, tak, całkowicie go zniszczyć.
Wiecie, że tak się dzieje, nie? I wiecie, właśnie z Panem Bogiem tak się stało. Tak właśnie się stało z Panem Bogiem. Ograbiono go z jego dobrej opinii. Tak? Ograbiono go ze wszystkiego, co tylko można mu ukraść. Ktoś po prostu się podszywa pod niego. Oczywiście diabeł, ale ludzie to promują. I Bóg jest postrzegany przez ludzi jako ktoś straszny, kogo należy się bać, a jeżeli ten strach już jest na granicy wytrzymałości, to trzeba znaleźć sobie jakieś wyjście i powiedzieć, że się wcale nie wierzy. Porzucić wszystko, co jest związane z religią i z Bogiem. I właśnie na naszych oczach odbywa się ta kradzież tożsamości od wielu, wielu lat, od setek lat. Można powiedzieć nawet od samego początku, ale powiedzmy tak, w nowszych czasach to już od setek lat się to odbywa. Na samym początku, kiedy Ewa ten owoc wzięła i potem dała go Adamowi, to kiedy Pan Bóg się do nich zbliżył, to oni powiedzieli, że skryli się, bo są nadzy. Powiedzcie mi, kiedy człowiek się kryje, jak jest nagi? Dlaczego się człowiek kryje, jak jest nagi? No, oczywiście wiem, że dzisiaj to się już rozrosło do takich granic, że niektórzy się nie wstydzą, ale tak generalnie, kiedy, dlaczego człowiek się kryje, jak jest nagi? Ze wstydu, prawda? Jest zawstydzony i dlatego się ukrywa, tak? A jeszcze dodatkowo powiedzieli, że oni ten owoc zjedli i się poczuli winni, tak? Poczuli się winni, wstydzili się i w ich sercu się pojawił strach. Czy to miało mieć miejsce? Powiedzcie mi. Czy tak mieli odnosić się do Boga nawet po upadku, że się wstydzili Go i był w sercu ich strach? Jak myślicie? No bo jest powiedziane, że bojaźń Boża jest potrzebna, nie? Jednak musi być jakiś strach, tak? Trzeba się jednak Boga bać, tak? Jak myślicie, czy to było właściwe, że oni się wstydzili Boga i mieli w sercu strach przed Bogiem? Znaczy, to było zapowiedziane, poznacie. Tak, tak, ale czy ten strach jest na miejscu w stosunku do Boga i ten wstyd w stosunku do Boga jest na miejscu, że należy się przed Nim ukryć, potem sklecić sobie ubranie i dopiero przed Niego przyjść? Szatan wprowadził do psychiki ludzkiej taką ideę, że Boga należy się wstydzić i należy się Go bać. A jest to prawda czy nie? Powiedzcie mi. Czy należy Boga się bać? Bójcie się Boga, dajcie Mu chwałę. Właśnie o tym tekście mówiłem. Ale widzicie, Marcin Luther, to co przed chwileczką przeczytałem, on żył w strachu przed Bogiem. Tak? On się Boga bał panicznie. On bał się za to wszystko, co zrobił, będzie po prostu tępiony w piekle przez tysiące lat. Ale to nie jest Boże. To nie jest Boże. Wstyd i strach przyszedł z powodu grzechu. Ale też niestety z powodu podszepów diabelskich. I dlatego właśnie naszą rolą jako adwentystów jest przedstawić Boga miłości. Ja rozumiem, że ludzie pomyślą sobie, że takie mówienie tylko o miłości, to wszyscy tak mówią, a przecież tyle jest rozmaitych miejsc w Biblii, w Duchu Proroczym, o pewnych obowiązkach, zasadach, powinnościach i tak dalej. Ale wiecie, jeżeli my nie zaczniemy od tego, że Bóg jest miłością, mówić ludziom cokolwiek, to my sami możemy im mówić rozmaite rzeczy i nawet ich starać się wystraszyć, to nic nie pomoże. A my jesteśmy po to, żeby ludzi przyprowadzić do Chrystusa. My jesteśmy po to, my tak powinniśmy przeorganizować swój system myślenia jako osobistych, jako pojedynczych ludzi, jako zboru, żeby ludzie przyszli do nas i powiedzieli nam: opowiedz nam o Jezusie. Żeby w końcu do nas przyszli i powiedzieli: opowiedz nam o Jezusie.
Byłem w Bielsku nie tak dawno i tam był taki jeden człowiek z Australii i mówił, że u nich w Australii nie jest już pierwszym problemem to, że ludzie do zboru nie przychodzą nowi, bo nie przychodzą, ale na pierwsze miejsce, wiecie jaki jest problem? Że odchodzą. Ponad 75% młodych ludzi odchodzi od kościoła. Dlaczego? Dlaczego odchodzą, powiedzcie? Czy im tu źle? Czy ich tu ktoś bije? Dlaczego odchodzą? Jak myślicie? Co się dzieje, że na całym świecie jest naprawdę ogromny problem odchodzenia szczególnie młodych ludzi od religii, od kościoła? Dlaczego było tak, że kiedy Pan Jezus był na ziemi, to małe dzieci garnęły się do Niego i siadały Mu na kolanach, a teraz odchodzą od Niego, jakoby od Niego, jakoby od Niego? Czy to jest ten sam Jezus, od którego odchodzą? Jak myślicie? Bo wiecie, ta kradzież tożsamości może się odbywać na rozmaitych etapach, tak? Może być to na zasadzie takiej, jak robi to Kościół katolicki, który właśnie tak przedstawia Boga, że najgorszy, najbardziej surowy i jak nie będziesz słuchał nas, płacił odpowiednich sum pieniędzy, to na wieczne potępienie pójdziesz, tak? Można też fałszować tą tożsamość w taki sposób, że żyjemy po światowemu, tak? Nie interesuje nas żadne zasady, żadne reguły, ale można też to fałszować w taki sposób, że go przedstawiamy źle, nawet my. Nawet my, adwentyści. Nie wiem, czy już to wam kiedyś mówiłem, ale kiedyś Goja mówił, że taka jedna dziewczyna gdzieś tam spotkał ją, ona no też adwentystka się urodziła, ale odeszła całkowicie od zboru. I on ją chciał przywrócić, bo też rodzice jego, jej prosili go o to. No i tam z nią rozmawiał, nie będę całej tej historii opowiadał. W każdym razie ona powiedziała mu, że, bo on jej powiedział o Panu Jezusie, że jest miłosierny, łaskawy i dobry, tak, że wybacza, tak, że za darmo daje ci życie wieczne, szatę sprawiedliwości, okrywa cię, nie? Wiecie, co ona mu powiedziała? Mówi, człowieku, w adwentyzmie nie ma nic za darmo. To jest nieprawdopodobna rzecz. Nic za darmo. Może źle zrozumiała mówców. Nie wiem. Ale żeby to jeden tylko tak powiedział, to okej. Okay. Ale czy nie jest przypadkiem tak, że można obrabować Boga z Jego chwały przez to, że nawet my możemy Go źle przedstawiać? Nawet my. Nawet jak weźmiemy te ostatnie wydarzenia, które mają nadejść, te najstraszniejsze, które mają być, sąd nad żywymi, ustawa niedzielna, wszystkie te rzeczy straszne, które przyjdą, tak? To przede wszystkim oczywiście my myślimy o sądzie, czyli o tym, że Bóg będzie sądził nas i każdą naszą najdrobniejszą myśl przyniesie przed sąd i tak zdecydowanie tu podzieli w lewo albo w prawo i do widzenia, nie? Ale pomyślcie, że kiedy Jozue stanął przed aniołem Pana, pamiętacie tę historię z Biblii, nie? Jak Jozue stanął przed aniołem Pana, to Pan Bóg mu mówił, no słuchaj, to wejrzesz te szaty popraw jakoś, wypierz to, zrób coś z tym, przecież to jest brudne, to nie możesz tak tu stać, nie? Weź się do pracy, rób coś. A on nic takiego nie powiedział. On mówił mu tylko, żeby stał, a tamtym innym, którzy byli wokoło, powiedział, zdejmijcie z niego brudne szaty. To jest pierwsza rzecz. A potem mówi, ubierzcie go teraz. Oczywiście to jest symbol taki, że najpierw zdejmuje z nas Chrystus naszą grzeszność, a potem nas ubiera swoją sprawiedliwość, bo nie jest tak, że ubierzcie go tylko, tak? Nie było powiedziane ubierzcie go tylko, tak? Było zdejmijcie, a potem ubierzcie. Ale co mógł Jozue zrobić, żeby zdjąć te szaty? Czy nawet Chrystus powiedział mu, zdejmij z siebie te szaty? Jak możesz tak w ogóle się zachowywać? Zdejmij z siebie ten grzech. Nie, on powiedział drugim, innym jakimś tam istotom, powiedzmy aniołom, zdejmijcie z niego to, a potem go przyodziejcie. Wszystkie te wydarzenia, które mają na nas przyjść, są wszystko w łasce Bożej dla nas darowane. Nie musimy się o nic martwić. Nie wiadomo w ogóle, czy dożyjemy, to jest inna rzecz, ale generalnie nie musimy się o nic martwić. W każdym razie my dzisiaj też w lekcji
Wspomnieliśmy taki fragment z Ezechiela. Czytaliście to w klasach? Ja sobie to nawet na dzisiaj zaznaczyłem. W każdym razie w Ezechielu mamy opis taki. Ja go przeczytam, bo myśmy w klasie czytali, ale widzę, że wy nie. Może w domu czytaliście, sobie przypomnijcie. W każdym razie pisze tak. Tak mówi Wszechmocny Pan do Jeruzalem i tak dalej, i tak dalej. I mówi tak. A z twoim narodzeniem było tak. Gdy się narodziłaś, nie przecięto twojej pępowiny, nie obmyto cię wodą, aby oczyścić cię, nie wytarto cię solą i nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby z litością nad tobą uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy, lecz porzucono cię na polu, brzydząc się tobą w dniu twojego narodzenia. I taki jest człowiek, taka jest ludzkość. Porzucona przez wszystkich. Nikt się nie interesuje tym człowiekiem ledwo narodzonym. On jest brudny, leży w prochu, nieodcięta pępowina, nic. A jest całkowicie bezradny, tak a propos, bo to jest niemowlę. Całkowicie bezradny. Ale kiedy Pan Bóg przechodził, to jest napisane, że gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do ciebie leżącej we krwi, żyj. I rozjaśni, i rośnij, jak roślinę polną uczyniłem cię, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bóg przychodzi do tego niemowlaka, które jest w tak strasznym stanie i leży gdzieś tam porzucone przez wszystkich, i on się o niego troszczy. Pan Bóg od momentu, kiedy tylko powstał grzech, ale właściwie to przed założeniem świata to wszystko jeszcze było, opracował plan ratunkowy dla ziemi i dla każdego człowieka. My nazywamy to planem zbawienia. To jest plan ratunkowy dla ziemi i dla każdego człowieka. Jak myślicie, czy Chrystus przyszedł po to, żeby spowodować, że Bóg będzie nad nami panował? Czy po to tutaj Pan Jezus przyszedł, żeby spowodować, żebyśmy z jednej niewoli wpadli w drugą? Chrystus przyszedł, żeby nas uwolnić. Żeby dać nam zupełną wolność, tak? On właśnie po to tutaj przyszedł. Ale ludzie nie wierzą w Boga ani w Jego dobroć, ponieważ cały czas jest on źle ludziom przedstawiany. Nieustannie cały czas źle. Ja mogę sobie powiedzieć, że ja nawet moim dzieciom mówiłem o rzeczach, że to w strachu wszystkiego i dopóki są małe, to ci są posłuszne, ale potem przestają się bać. Prawda? Czy tak mamy przywiązywać ludzi do Chrystusa? To się nigdy nie stanie. W taki sposób się nie da przywiązać człowieka do Chrystusa. Ja wam to kiedyś tutaj mówiłem, że jeżeli chcesz spowodować, żeby ktoś cię kochał, to wystarczy pistolet. Jak przystawisz, to będzie od razu cię kochał. Bezdyskusyjnie, prawda? Ale czy to jest miłość i czy to jest na zawsze? I dlatego właśnie z powodu błędnego mówienia o Bogu ludzie nie przychodzą i nie mówią: opowiedz nam o Chrystusie. Powiedz nam coś o Chrystusie. Ja już wam to mówiłem kiedyś, że byłem na pracy z jednym moim bratem ze zboru i on poszedł do takiego jednego domu, gdzie tam roznosiliśmy książkę Nauki z Góry Błogosławienia i mówił tej kobiecie, bo otworzyła taka młoda kobieta, mówi: pani, co, ja mam taką książkę i powiem pani, że gdyby nie ta książka, gdyby nie religia, gdyby nie to, co wierzę, że Chrystus mnie wyrwał, to ja bym już nie miał rodziny, bym się stoczył, bo bym alkoholikiem. Nie? I on powiedział: a, to skoro tak, to wezmę tę książkę. To, co mówiliśmy też w apelu, tak, że pewien przykład, tak, nasz musi działać. My mielibyśmy mówić o Bogu same dobre rzeczy. Czy potrzeba mówić o Nim coś złego? Już cały świat o tym huczy. Ale powiem wam tak, że Pan Jezus, kiedy właśnie tutaj był na tej ziemi i przyszedł z tą misją ratunkową, to Jego to naprawdę bardzo dużo kosztowało. To był niewiarygodny koszt. Ellen White napisała tak. Chodził on po ziemi, nierozpoznany, nieuznany przez swoje stworzenia, z nielicznymi tylko wyjątkami. Żył w atmosferze skażonej przez grzech i przekleństwa,
a nie napełnionej pieśniami chwały. Jego los znaczyły bieda i upokorzenie. Kiedy szedł pełniąc swoją misję miłosierdzia, niosąc pomoc chorym, podnosząc uciśnionych, rzadko ktokolwiek nazywał go błogosławionym, a największy z narodów potraktował go z lekceważeniem. To jest misja ratunkowa, którą Pan Jezus wykonywał na tym świecie. Prawda? Nikogo, jak to powiedziane jest, lnu tlącego się nie dogasił, ani trzciny nadłamanej nie złamał. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby Pan Jezus wytykał ludziom błędy. Tym, którzy naprawdę grzeszyli, tak? Gdyby im wytykał te błędy. Uciekaliby od Niego jak tylko się da. Nie chcieliby mieć z Nim nic wspólnego. Ale On nie po to tu przyszedł. Będzie sąd, to prawda. A poza tym ludzie, kiedy się spotykali z Panem Jezusem, zostali przemienieni. Oni się zmieniali, oni chcieli Mu służyć zawsze. Oni porzucali swoje grzeszne życie, ponieważ dawał im siłę i moc. Prawda? Bo w Nim była moc, moc była w Jego krwi. I teraz dalej pisze Lenoid, porównaj to z bogactwem chwały, niepojętym uwielbieniem płynącym z nieśmiertelnych ust, milionami potężnych głosów w Bożym Wszechświecie śpiewających pieśń uwielbienia. A jednak On uniżył się i przyjął śmiertelne ciało. Jako jeden z ludzi stał się śmiertelnikiem, ale jako Bóg był źródłem życia dla świata. W swojej boskiej osobie mógł na zawsze odeprzeć ataki śmierci i nie ulec jej panowaniu, ale dobrowolnie oddał swoje życie, aby przez to obdarzyć życiem i nieśmiertelnością ludzkość. Poniósł grzech świata i przyjął karę za nie wszystkie, kładąc swoją duszę na mękę, która przytłoczyła go jako ogromna góra. Złożył swoje życie w ofierze, aby uratować człowieka od wiecznej śmierci. Umarł nie dlatego, że nie miał innego wyjścia, ale dlatego, że tak postanowił. No oczywiście tych cytatów jest dużo więcej, już ten czas trochę minął za szybko, ale w każdym razie taki jest Pan Bóg. Pełen miłości, dobroci, miłosierdzia i litości. Jeżeli chcemy kogokolwiek przyciągnąć do Chrystusa, to niczym innym tego nie możemy zrobić, jak tylko objawianiem Jego miłości, opowiadaniem o Jego miłości, o Jego dobroci. Niczym innym to się nie da zrobić. Żadną groźbą, strachem, nie wiadomo jakimi argumentami o tym, co to wszystko w tym świecie złego się dzieje. Nic takiego się nie stanie, żebyśmy mogli go przyciągnąć do Chrystusa, jak tylko objawiając i mówiąc w ogóle o Bożej miłości. Ale powiem wam, że to nie jest prosta rzecz. Że to nie jest prosta rzecz, bo właśnie to złe przedstawianie Pana Boga i właśnie ta zamiana tej tożsamości, no jest po prostu tak miła ludziom, tak? Tak wydaje się to takie poprawne, takie dobre, że trzeba o Panu Bogu mówić w taki sposób. No bo jak nie, to wszyscy popadną w grzech. I tak jak to Ellen White kiedyś powiedziała, jak mama jej powiedziała pierwszy raz, że nie ma piekła, to ona powiedziała, mamo, nikomu tego nie mów, bo jak powiesz, że piekła nie ma, to wszyscy będą tak grzeszyć, że coś strasznego. Wiecie, co jej mama powiedziała na to? Mówi, słuchaj, ja nie wierzę, że Pan Bóg, żeby uratować człowieka, pozywa się do zwykłego straszenia. To nie może być. Prawda? Więc jeżeli byśmy głosili Chrystusa ukrzyżowanego i tego dobrego, wspaniałego, miłosiernego, to na pewno ludzie by szli za tym przykładem, a nie ze strachu, jeżeli będziemy im głosili pewne straszne rzeczy. I dlatego, wiecie, w początkach naszego dzieła my jako adwentyści przyłożyliśmy dużą wagę do przykazań. Tak? Głosiło się zakon czy prawo i bardzo mocno się na to zwracało uwagę. Ale w pewnym momencie, między innymi w okolicach Minneapolis, zaczęło to się zmieniać i James White napisał takie słowa kiedyś i napisał tak, głosimy wszystkie te teorie, skupiając się na prawie i prorokach, naturze i przeznaczeniu człowieka oraz na poselstwach, jednak są one pozbawione w alarmującym stopniu mieszkającego w nich Chrystusa. W alarmującym sposób. My to wszystko głosimy i to też jest biblijne, ale w alarmującym sposób mogą być pozbawione Chrystusa. A potem Ellen White napisała, że jak trudno było wtedy, ale w ogóle jak trudno jest dumnym sercom przyjąć Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Jak trudno wyrwać się z kolei legalnej religii, jak trudno pojąć bogaty, darmowy dar Chrystusa.
Jak łatwo jest wierzyć, że ja no, muszę w jakiś sposób odpowiednio żyć, żeby się Bogu przypodobać. Powiedzcie mi, jak myślicie, czy Bóg może zostać obrażony przeze mnie? Czy Bóg na przykład się może na mnie obrazić? Bo ludzie na przykład czasami mnie zdenerwują, się na nich obraża i 2 tygodnie nie rozmawiam. Nie? To normalka. Jak myślicie, czy Bóg tak może się zachować? Czy to jest w ogóle możliwe, żebym ja mógł Boga tak obrazić, że On się do mnie nie będzie odzywał przez 2 tygodnie? To jest po prostu niemożliwe. To nie istnieje coś takiego. Owszem, On jest zasmucony, kiedy ja grzeszę. Tak? Jest Mu przykro z tego powodu, że nie idę tą drogą, którą On wyznaczył. Tak? Ale nigdy się nie pogniewa na mnie, nigdy nie przestanie ze mną rozmawiać i będzie robił wszystko, żeby mnie na tą drogę znowu sprowadzić. Ale na pewno nie będzie używał żadnej przemocy w stosunku do mnie. Tak? Bo jest łaskawy i miłosierny i dobry. Ellen White napisała jeszcze takie słowa. Jezus patrzył na świat w jego upadłym stanie z nieskończoną litością. Z nieskończoną litością. Czy my też tak patrzymy na upadłych ludzi, którzy wokół nas chodzą, nawet ci, co robią najgorsze rzeczy? Czy patrzymy na nich z nieskończoną litością? Przyjął ludzkość na siebie, aby mógł ją dotknąć i wywyższyć, a nie poniżać. Przyszedł, by szukać i zbawić to, co było stracone. Sięgnął rzeczywistych głębi ludzkiej biedy i nieszczęścia, by przyjąć człowieka takim, jakim go znalazł, splamionego zepsuciem, zdegranowanego występkiem, zdeprawowanego grzechem, zjednoczonego z szatanem w odstępstwie, wywyższając go, by siedział na jego tronie. Czy to nie jest to samo, co o tym dziecku jest powiedziane, które leżało w prochu? I we krwi całe brudne? Czy to nie jest podobnie? Czy to nie jest właściwy, prawdziwy obraz Boga, który się lituje nad każdym, który wydawałoby się, że nawet jest zjednoczony, jak tu jest napisane, z szatanem w odstępstwie? Czy nie jest czasami tak, że kiedy widzę kogoś, kto strasznie grzeszy, to... z tym to lepiej po daleku. Wiecie, kiedy Pan Jezus był na ziemi, to naprawdę jakby... Ja sobie myślę tak, że jakby On był dzisiaj, to my byśmy się też bardzo zdziwili. Chociaż, wiecie, zawsze są takie 3 możliwości postępowania. Fanatyzm, precz z każdym złem, liberalizm. Wszystko okej. Okay. Ale jest ta jedna środkowa droga Chrystusa, tak? Ona jest taka czasami może trudna do uchwycenia, bo według mnie w Biblii, w Nowym Testamencie, bliżej jest Chrystusowi do liberalizmu. Jak myślicie, jest tak czy nie? Niż do fanatyzmu faryzyjskiego. Pan Jezus wydaje się bardzo liberalny. On je z pijakami. Spotyka się z nimi. Nierządnicami się spotyka. Pozwala się dotykać trędowatym. Tak? Po prostu jest tak, jakby w ogóle nie dbał o nic, o żadne zasady. Wszystko wolno. Nie? To spokojnie, nic. Więc poniekąd wygląda tak, jakby był bardziej zbliżony do liberalizmu. Nie? Fanatykiem nie był na pewno. Liberałem na pewno też nie był, ale ta droga była taka naprawdę pośrodku. Ale z drugiej strony właśnie dlatego, że był tam, gdzie ci ludzie byli, to mógł ich w ogóle pozyskać. Nie zachęcam teraz, żebyśmy szli do restauracji, barów i tam głosili Ewangelię, nie żebyście sobie tak nie pomyśleli, że zachęcam do tego, bo tam oni są, teraz tam im głośmy. Ale powiem wam jeden przykład, już kończę. Że mój kolega mówił mi niedawno, że zadzwonił do niego o 11 w nocy jego znajomy, nie adwentysta, i mówi mu, słuchaj, to było 11 w nocy, mówi, słuchaj, siedzimy tu w barze i jest tu jeden człowiek z nami, który powiedział, że musi dzisiaj z tobą rozmawiać o Jezusie. A więc ty zwariował, jak to o 11 w nocy w barze, jeszcze na pewno jesteście pijani, to ja będę z Jezusem, o Jezusie z nim rozmawiał. Musisz tu przyjść, bo on musi z tobą rozmawiać. I on mówi, że nie, a to żoną mi zwariowałeś? O 11 pójdziesz do baru, jeśli ktoś zobaczy, to ci powiedzą, że tam pijesz, nie? No bo to jest prosta rzecz, od razu tak mówią. I on tak walczył z sobą, z żoną i ze wszystkimi możliwymi rzeczami i w końcu postanowił, że pójdzie. I poszedł do tego baru i rzeczywiście był tam pewien człowiek i zaczęli rozmawiać. On się go pytał różne rzeczy, tak o Panu Jezusie, jaki on jest, jak on traktował ludzi i te wszystkie rzeczy takie. Może nie pytał się go o proroctwa, bo pojęcia nie miał o proroctwach. Ani nawet o prawie 10 przykazaniach, bo za bardzo pojęcia nie miał. Ale tak ogólnie to, co na początku zapytałem się was, co powiedzielibyście, gdyby ktoś cię zapytał, powiedz mi coś o Jezusie. Coś mi o nim powiedz, tak po prostu. I on mu mówił. I wiecie, co się okazało?
I okazało się, że on mu potem powiedział, słuchaj. A to jest fakt, on mi to mówił, to było chyba miesiąc temu. On mówi tak, słuchaj, wiesz co, ja postanowiłem skończyć swoje życie. Ale pomyślałem sobie, dobra, spytam się jeszcze coś o Panu Jezusie, a ten mi powiedział, że ty niby jesteś wierzącym, dlatego cię poprosiłem. Mówię, ale skoro mi tak to o nim powiedziałeś, to jednak nie skończę swojego życia. Tak, no nie skończę. Co ja bym powiedział, gdyby ktoś mnie wyrwał o 11 w nocy i powiedział, powiedz mi coś o Chrystusie. Co ja bym mu powiedział? Czy o sobocie bym zaczął mu mówić, że należy przestrzegać i w ogóle wszystko i tak dalej, i nie kosztować, nie dotykać, nie próbować, nie robić i tak dalej? Co ja bym mu powiedział, nie? Dlatego właśnie trzeba się na tym zastanowić, ale jest bardzo trudno nam, wierzącym ludziom, nawet nam przyjąć darmowy dar Chrystusa. Nawet nam jest bardzo trudno. A co dopiero, żebyśmy ten darmowy dar Chrystusa oferowali grzesznikom. Więc jeżeli my sami mamy ciężko go przyjąć, to jak możemy go oferować drugim? Ale Pan Jezus patrzył na świat w jego upadłym stanie z nieskończoną litością. I dlatego apostoł Paweł powiedział tak, albowiem uznałem za właściwy nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Amen.